Myślałem, że nie będę musiał tego mówić, ale panie Januszu, doprowadził pan do sytuacji, gdzie będę musiał zdradzić swoją rzecz, którą... Po to tu się spotkaliśmy, tak. Dawaj. Ktoś, kto po prostu zaszedł mi bardzo daleko za skórę, jest dla mnie skończony. Do samego końca. Do końca życia jest moim wrogiem. Nie ma odwrotu, po prostu. To człowiek z piłki? Jest, tak, z piłki, tak. Dzień dobry Państwu, to jest program Dwa Fotele. Dziś gość specjalny, gość, który dokonał wielkiej rzeczy. Od czasu bitwy pod Grunwaldem nikt tak nie pogrążył Niemców, a mówiąc poważnie, Sebastian Mila, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sebastian, ta twoja bramka z Niemcami w meczu w 2014 roku no, przeszła do historii na pewno, ale nie obawiasz się, że jesteś takim Janem Domarskim XXI wieku, którzy będą cię kojarzyć tym jednym jakże ważnym golem. No ważnym, bo po raz pierwszy ograliśmy Niemców i ta sława się za tobą ciągnie. Jest ci z nią dobrze, jest ci ciepło z nią i można zawsze odpalić Sebastiana Mila na YouTubie, jak strzela bramkę Niemcom. Bym był niesprawiedliwy, jakbym powiedział, że mi to wadzi, że pewnie jakbym powiedział, że szkoda, że kibice nie pamiętają na przykład, że zdobyłem Mistrzostwo Polski albo że zdobyłem Mistrzostwo Europy. Pokonałeś Dawida Simana, pamiętasz? Pokonałem Dawida Simana. Pewnie bym był niesprawiedliwy, jakbym powiedział, że przeszkadza mi, jak ktoś spotyka mi, gratuluje albo dziękuje mi za tą bramkę. To nie, to już sobie tego tak nie układam, że szkoda, że ktoś nie pamięta tego, co zrobiłem wcześniej, bo być może to było za mało, być może to właśnie było z bramka z Niemcami, to było jakby coś takiego, co mnie wyróżniło spośród innych piłkarzy, którzy mieli takie kariery podobne jak ja, ale naprawdę chyba bym był niesprawiedliwy, jakbym powiedział, że mi to przeszkadza, bo to jak pan powiedział, no ja się czuję wyjątkowo miło, ciepło, jeżeli ktoś pamięta jeszcze, no bo od tego meczu już trochę minęło czasu, a jednak kibice jeszcze wspominają, mówią o tym, to jest moim zdaniem ekstra, nie? Ale wiesz co, bo są różne historie. Jan Domarski, który był mistrzem Polski, grał w Stali Mielec, Stali Rzeszów, grał we Francji, zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Dokonał naprawdę wielkich rzeczy, nie tylko w mieleckim futbolu czy podkarpackim, tak, ale w kontekście reprezentacji. Już miał dość takich sytuacji. Sam byłem świadkiem historii na jakimś takim dużej imprezie, bankiecie z cyklu Więcej alkoholu niż futbolu. Podchodzili do niego ludzie i ciągle wspominali ten 17 października 73 roku. Co więcej, ja nawet podszedłem do niego i zapytam, panie Janku, zeszło panu czy nie? No to oczywiście troszeczkę byłem podgrzany, wiadomo czym. On tak na mnie spojrzał z takim wyrzutem i pan też, redaktorze, też. Do dziś jest mi głupio, że tego Domarskiego pytałem o takie historie. On pewno, na pewno z tym żyje, przejdzie do historii, nie ma wątpliwości, tak. ale przestrzegam cię przed takim, że zostałeś takim misiem. Misiem na krupówkach, który będzie wspominał ciągle mecz z Niemcami. No właśnie, tak sobie myślałem kiedyś nad tym, tylko panie Januszu, z drugiej strony, znam wielu piłkarzy, z którymi grałem razem w drużynie, albo przeciwko, którzy mieli lepsze kariery ode mnie, którzy byli lepsi piłkarsko ode mnie, a mało o nich jest. Mało się o nich mówi, mało ich widać, mało ich słychać, mało dziś się od nich chce usłyszeć cokolwiek, co mają do powiedzenia. Ja dzięki temu, że udało mi się strzelić tą bramkę, to były jeszcze takie czasy rzeczywiście, że był Robert Lewandowski w tej drużynie, że był Piotr Zieliński, Krychowiak czy Szczęsny. Media społecznościowe już były rozwinięte, już jakby medialność spotkań, Stadion Narodowy spowodował, że dzięki temu gdzieś o mnie ktoś usłyszał. Zupełnie, no, nawet Lew nie słyszał o mnie przed meczem, no ale po meczu już wszyscy jakby usłyszeli. Więc ja sobie zdaję z tego sprawę, że gdyby nie ten czas, ten moment, ci ludzie, którzy tam byli, to by pewnie nikomu mnie nie słyszał. Więc dzisiaj, kiedy sobie myślę o tym, że robiłem coś i ktoś mi za to gratuluje albo dziękuje, to myślę, że to jest absolutnie coś, co powinienem przyjmować z wielką dumą i z przyjemnością i tak to robię. Ale wiesz, że na następnym Mistrzostwa Świata w Argentynie Jan Domarski nie pojechał. Ty nie pojechałeś na finał Mistrzostw Europy 2016, prawda? Tak. I wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Wiesz, mimo że byłeś gwiazdą Stadionu Narodowego, wbiłeś tego sztycha Niemcom, tak, stałeś się historyczną postacią i to mówię
bez żadnego zadęcia, bo tak się stało, pierwsze zwycięstwo z Niemcami w Polsce i tak dalej. I jedziesz na 2.16. Świat się kończy, czy nagle otrzeźwiałeś w znaczeniu takim, no co ja takiego zrobiłem? No, wróciłem do szeregu. Jestem jednym z bardzo dobrych ligowych piłkarzy. No, tak wyszło. Dla mnie się świat skończył, na pewno świat skończył się reprezentacyjny w tamtym momencie. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że to był mój ostatni, na pewno by, to by był mój ostatni wyjazd na dużą imprezę i to na pewno by był jeden z ostatnich moich albo i ostatnich występów w reprezentacji. A mogłeś wylobować sobie taki udział w tym? Myślę, że nie. Adam był Nowałka niewzruszony. Niewzruszony. Pamiętam naszą rozmowę telefoniczną z trenerem i powiem tak, że bardzo nerwowy chodziłem przez ostatnie pół roku, bo wiedziałem, że wahają się moje losy. Absolutnie nie czułem się pewnie do samego końca. Grałem, nie grałem w tej drużynie, a jak grałem, to grałem bardzo przeciętnie, a mój konkurent, czy moi konkurenci grali bardzo dobrze i tutaj ten niepokój się u mnie pojawiał. I kiedy dochodziło już do momentu... I co najgorsze było w tym wszystkim, że wszyscy mówili, że za chwilę będzie ten wybór, że za chwilę dojdzie do selekcji, że za chwilę trener Nawałka podejmie decyzję. I pamiętam ten dzień, kiedy trener Nawałka do mnie zadzwonił i powiem tak, że dzwonił do mnie regularnie. Naprawdę jestem mu wdzięczny, że jakby cały czas mi podawał tlen. Praktycznie, no ale nie chcę powiedzieć w tydzień. Raczej cię mamił, czy raczej, żebyś coraz lepiej grał? Żebym się, tak? Tak, bardziej mnie dopingował niż tam wywierał na mnie presję. Cały czas, tak jak powiedział mi przy pierwszej rozmowie wiele lat wcześniej, że jak będziesz w dobrej dyspozycji, to cię powołam, to miałem takie wrażenie, że tutaj graj dobrze, miej dobrą formę, przygotuj się, bądź odpowiednio przygotowany w całym tygodniu, graj dobrze. Ja, wiedząc, kiedy on zadzwonił w tym dniu, łudziłem się, że trener przymknie oko delikatnie, że funkcjonowałem w grupie, byłem dłuższy czas w tej reprezentacji, łudziłem się, że być może wiedziałem o tym, że może będzie potrzebował mnie na parę minut i wiedziałem, że nie będę odgrywał żadnej tam wiodącej roli. Ja zdawałem swoje, jakby ze swojej pozycji w tej drużynie i łudziłem się, że być może to może spowodować, że będzie chciał ze mnie skorzystać. Ale to były złudzenia tylko. To była iluzja tak naprawdę. Łzy po tym telefonie? Oj tak. Płakałeś? Oj tak, bardzo. A poduszki czy... Zamknąłem się, tak. Sam postanowiłem to... Postanowiłem, no chyba się wstydziłem wyjść. Chłopaki nie płaczą, wiesz. Podobno. A żona, dzieci widziały to? Widziały to, bo widziały... Zwonić do ojca, do taty, który był twoim pierwszym mentorem, wiesz. Musiałem się przygotować do tej rozmowy z rodzicami, bo wiedziałem, że u nich będzie taki element, wystąpi element bardziej nie martw się. No co mieli ci powiedzieć? To tak. Świat się nie kończy, nie? Świat się nie kończy, tak. Ja wiedziałem, co tam będzie po drugiej stronie, a ja wiedziałem o tym, że ja nie byłem na to gotowy po prostu. Ja nie chciałem, żeby ten świat się kończył właśnie w tamtym momencie. Chciałem, żeby on trwał, chciałem... No człowiek się przyzwyczaja do dobrych rzeczy. Dla mnie dobrą rzeczą było reprezentowanie kraju, bycia w elitarnej grupie, w grupie, o której mówi cała kibicowska Polska, z Robertem Lewandowskim na czele, bardzo medialna drużyna, ze świetnym trenerem. Wiedziałem, jak to zorganizowałem, wiedziałem, że jest wielka impreza. Ja nie chciałem, żeby to się kończyło, nie chciałem. A z tyłu głowy doskonale sobie zdawałem z tego sprawę, że po pierwsze... Nie zasłużyłem, żeby tam pojechać. Po drugie, wiedziałem, że to już jest definitywny koniec reprezentacji. Co, powiem ci coś szczerze, ja bym cię zabrał. Tak po ludzku, no, ale oczywiście... Panie Januszu, może szkoda, że pan nie był w tym sztabie jednak? To nie, byłem niedaleko, ale nie miałem tak. Wpływu. Adam mnie nie pytał o takie rzeczy, żeby była jasność. Sebastian Milak gdzieś tak pół roku dojrzewa do tego, żeby być po imieniu, więc za pół roku, jak się spotkamy, tak. Powiem mi po prostu Janusz. A dzisiaj, jak to było z Darkiem Szpakowskim? Pół roku czekałeś? Oj, nawet nie wiem, czy nie ci dłużej. Panie Januszu, i wydaje ciężkie mi się... sprawy, tak? Oj tak, to jest trudne, ja to jak zawsze mówię. Ja myślę, że naturalnie będzie dla mnie zawsze i przede wszystkim
wszystkim z szacunku do pana będzie mi zawsze łatwiej mówić, panie Januszu. Dobra, Sebastian, nie, konwencji nie łamiemy, nie zacznę mówić, że panie Sebastianie, no bo znam cię od juniora. Kończmy tę sprawę. Jedzie Filip Starzyński, tak jakby za twoje miejsce. Tak jest. Jest takie ludzkie odczucie, patrzysz i mówisz, no tam chyba nie wiem, czy wszedł na boisko, czy nie. Wszedł. Wszedł. Tak, tak. Mówisz, kurde, masz takie złe myśli wobec niego? Nie, nie, nigdy nie miałem. Ani od początku, kiedy nawet zazdrościłem mu. Na pewno. Zazdrościłem mu, bo po pierwsze zazdrościłem mu po każdej ligowej kolejce, że był głównym rozgrywającym swojej drużyny, Zagłębia Lubin w tym okresie również, ale był motorem napędowym. Asystował, strzelał bramki. Stały fragmenty, prawda? Był ważną postacią, był naprawdę takim liderem tej drużyny. Tego mu zazdrościłem jak cholera. Ty możesz powiedzieć, Filip, pozdrawiam cię. Nie, tak, absolutnie. W ogóle zupełnie zawsze go ceniłem jako piłkarza. Lubię go jako człowieka, bo spotkaliśmy się też na reprezentacji, więc absolutnie do niego nie mam żadnych pretensji. Albo ale powiem z drugiej strony, wiesz, Sebastian, jakbyś chciał jechać na te mistrzostwa jako tak zwana maskotka, wiesz, tam różne są wersje historii ostatnich 10-12 lat. Kto kogo za włosy, kto kogo za uszy ciąga do reprezentacji, prawda? To też byłoby ci chyba tak głupio, że pojechałeś na za zasługi. W moim przypadku, jeszcze raz mówię osobiście, ja mam na to pozwolę, no ale ja nie jestem selekcjonerem i ja wtedy chyba nie jechało 26, a 22 chyba. Tak. Miejsce w kadrze było droższe niż obecnie. Oj tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy to będzie, na pewno będzie to źle o mnie świadczyło, kiedy pan powiedział odnośnie, żebym pojechał jako maskotka. Bardzo bym chciał. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, ale to było moje marzenie, żeby w tej kadrze cały czas... Ale byłeś tam niedaleko, prawda? Ale byłem niedaleko. Podali ci rękę koledzy z mediów. Tak. I wtedy rozpoczęła się twoja kariera medialna. Tak jest. I chyba w Przeglądzie Sportowym, tak? To Tomek Podarczyk cię zabrał, tak? Tak. Tomek cały czas namawiał mnie, żebym pojechał. Ja byłem taki strasznie zamknięty w sobie wtedy po tej decyzji. Bo lekko obrażony, nie? Tak, taki byłem... Na świat, nie? Świat był przeciwko mnie w tamtym momencie i nie umiałem sobie jakby... wiedziałem, że moja wina, wiedziałem, że moja forma, wszystko sobie tłumaczyłem i wiedziałem, byłem świadomy pewnych rzeczy i tutaj jakby nie rozumiem swojego postępowania, kiedy byłem obrażony. Nie chciało mi się wychodzić nawet z domu, nie chciało mi się tłumaczyć, nie chciałem usłyszeć od nikogo ze znajomych, sąsiadów czy kibiców, szkoda, że nie pojechałem. A chciałbyś się trenować, biegać? Nie, już miałem takie lekkie wypalenie, takie, bo zawsze jak jesteś, to jest tak jak w drużynie klubowej, że jeżeli wiesz, że już nie jesteś główną postacią, nie jesteś takim liderem drużyny i jesteś taki trochę z boku, to nie masz takiego ognia. Już ma ognia. To wyżera się... 32 lata, 30, no, trochę więcej chyba. Trochę więcej. 2016, 34 prawie. Dokładnie. A, tak. Więc ja już widziałem, że schodzę i to mnie strasznie wyżerało od środka. Patrząc na to, że nie jesteś liderem drużyny, co niestety przyzwyczajenie ostatnich wielu lat, kiedy tym liderem byłem swoich drużyn, strasznie mnie wyżerało od środka to. Nie mogłem się wewnętrznie z tym pogodzić. Widziałem, że głowa chce, widziałem, że ciało już nie pozwala, ale wciąż sobie mówiłem, że szkoda, że mógłbym jeszcze jednak, ale widziałem doskonale, że odstaję, że wiedziałem, że już pewne rzeczy nie przeskoczę. I tak samo było z reprezentacją. Wiedziałem o tym, że jeżeli już celu grania dobrze w klubie nie ma już celu reprezentacji, no to tak jakby trochę ci ktoś pociął skrzydła. Więc no trochę a jak rodzina to przyjmowała? Czy rzeczywiście oni zapłacili też za tą decyzję? To znaczy byłeś bardziej nieznośny, mniej nieznośny? Zostałeś sam pośród najbliższych. Wiesz, o czym myślę? Tak. Ja powiem w ten sposób. Ja myślę, że oni płacili bardzo długo. Przez wiele lat płacili. Najwięcej zaczęło się płacić paradoksalnie w czasie, kiedy padła bramka z Niemcami. To był największy koszt naszej rodziny. A końcówka, widziałem, że już byli na wyczerpaniu, bym powiedział. W sensie takiego, że ani ja nie byłem do życia, w sensie takim, nie to, żebym szukał. A co, schodziłeś na śniadanie i byłem... nic ci nie smakowało, nie obiad ci nie padł? Bardziej byłem w swoim świecie, obojętny byłem. Aha, na wszystko. Obojętny na wszystko, zamknięty. Tak. Że jakby trochę życie prywatne się toczyło. Moje życie zawodowe już umierało, już bardziej wysychało.
I taka obojętność wpadliśmy wszyscy dookoła. Musiałem robić pewne rzeczy, bo byłem zobowiązany do wielu aktywności. Nie tylko tych oczywiście związanych z piłką, ale to widziałem, że to były duże koszty naszej rodziny. Więc jak ja powiedziałem, że jak kończę, w domu taką rozmowę mieliśmy, bo też przyszła oferta jeszcze, żebym po Lechii jeszcze na rok pojechał na Cypr. Do Turcji, przepraszam, do Turcji. I w sumie jak powiedzieli mi, że tam, nie wiem, zarobię chyba, to było 280 tysięcy euro i to tak na czysto, bo tam zawsze tam na tego, to oczywiście, wie pan jak to jest, no to człowiek sobie od razu mówi, a czemu bym może nie pojechać jeszcze? Może się już do końca tak nie wypaliłem? A może jeszcze coś potrafię? Tak, a może coś potrafię? Może rzeczywiście? No człowiek jest zachłanny po prostu i chciałby pieniędzy i chochlami to ściągać. No i tak sobie pomyślałem, mówię, cholera, może pojadę jeszcze sobie właśnie na ten rok i mówię, co ty myślisz na to, żebyśmy pojechali? On mówi, jak chcesz, to jedź, ale już bez nas. A. Ja mówię, jak to? On mówi, no co ty, już jest szkoła. Mamy swój świat, już jest szkoła, już dziecko chodzi do szkoły, już jest, mamy pewne zobowiązania, obowiązki, więc wyjazd na rok czasu nas zupełnie nie interesuje. Więc nie odbierałeś tego, że możesz po powrocie już zostać, wiesz co? To znaczy, to się mogło po prostu rozejść. To się mogło dosłownie. Absolutnie rozejść, a zawsze byliśmy, wszędzie gdzie wyjeżdżaliśmy, zawsze byliśmy razem, nigdy nie dopuszczaliśmy do sytuacji, żeby tak nie było. Oczywiście musiał Ula się poświęcać. Teraz jest czas mój na poświęcenie, więc odwróciliśmy trochę rolę w naszym związku. Teraz ona się realizuje. Ale w tamtym momencie ja nigdy nie wyjeżdżałem sam, więc dla mnie, jak ona powiedziała, że tym razem już nie pojadą z Miśką ze mną. To już, wiedziałeś, na czym stoisz. To ja już wiedziałem o tym, jaka decyzja. To już wiedziałem, że jestem wypalony z powrotem. Więc... Słuchaj, jak słucham tej historii, to myślę, że Adam Nawałka bardzo dobry, poczciwy człowiek, taki w zrozumieniu tak. Takiego człowieka wrażliwego, empatycznego, to by cię zabrał. Jakbyś do niego podszedł i powiedział, trenerze, to. No nie, trener, trener był bardzo wymagający na samym starcie. A końcówka już był bardzo wymagający. To był trener, który wiedzieliśmy, wszyscy wiemy, że dbał o detale, ale naprawdę już w końcowej fazie naprawdę dbał o maksimum wszystkiego, żeby być absolutnie przygotowany drużyna i każdy piłkarz, więc to paradoksalnie zadziałało przeciwko mnie, właśnie te detale, bo wiedział o tym, że być może nie jestem w absolutnie w dyspozycji takiej, żebym mógł mu pomóc. Więc... A jak powiedz, jak wtargnęłeś na zgrupowanie w Labol do reprezentacji. Jak cię drużyna, myślę, witałam przyjemnie, ale czy nie miał problemu z tym selekcjoner, mówiąc, o kurczę, to wyrzut sumienia mój przyjechał. Kurczę, nie wiem, nigdy się go nie pytałem o to. Pewnie mi teraz by było łatwiej się zapytać, ale siedzieliśmy z Włodarem, z Tomkiem Włodarczykiem, siedzieliśmy przed meczem i opowiadaliśmy nawet taką fajną historię i w książce ją też umieściłem, że po meczach z Irlandią pierwszym, kiedy byliśmy przed tym spotkaniem u trenera na kawie i rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy sobie na różne tematy i później wygraliśmy, to wiadomo, że trener Nawałka bardzo przesądny. Tak, tak. Natychmiast na drugi zaprosił cię. Dzień, tak, po tym powiedział, że za chwilę się zbliżamy z Niemcami, więc to samo, ten sam rytuał. Przychodzicie z Sebastianem, siadamy, rozmawiamy, dyskutujemy i pijemy kawę, więc w pewnym momencie trochę tak się czułem, jakbym był w tej drużynie. Dzięki Włodarowi mi się wydawało, że po prostu będę taki, że się wpycham. Że, no że się wpycham, że znowu jestem ja. No nie wziął mnie, a ja tam cały czas ty latam. Się narzucasz, nie? Ja tam latam po tym hotelu i się pokazuję. Ale nie poczułem tego ani ze strony trenera, ani ze strony chłopaków, z którymi też przeprowadziłem rozmowę, czy z Robertem Lewandowskim, czy z Łukaszem Fabiańskim, czy z Kamilem Grosickim, czy rozmawiałem z nimi na wiele tematów, czy z chłopakami tam, z którymi byłem dłużej w drużynie. Więc oni mi nie dali tego odczuć i ja też tam nie łaziłem tak, że pukałem do nich do pokoju, ej, co robicie? Tylko bardziej przychodziliśmy, robiliśmy swoje, chwilę pogadaliśmy i jakby się zajmowaliśmy swoimi rzeczami, a oni swoimi, więc nie byłem częścią drużyny, ale na pewno mogłem poczuć się, że byłem wcześniej w ekipie, która mnie dzisiaj szanuje, traktuje mnie poważnie, traktuje mnie okej i trochę jakby czują moją sytuację, więc to było dobrze, piękne. Ale powiedz mi, czy wykorzystujesz to dzisiaj, kiedy przygotowujesz się do meczu reprezentacji, kiedy jesteś
albo gościem studia TVP Sport, albo jesteś, nie wiem, drugim ekspertem przy Szpakowskim czy przy kimś innym. Czy wykorzystujesz te stare znajomości, idziesz na kadrę, pojuchać trochę, powąchać, czegoś się dowiedzieć? Oczywiście ty jesteś bardzo merytoryczny. Ja nie zauważyłem, żebyś tam budował jakieś figury retoryczne zahaczające o sensację. Od sensacji są dziennikarze. Dokładnie tak. I nigdy tego nie robiłem. Po prostu ze względu na to, że dla mnie hermetyczność zawsze drużyny piłkarskiej, wiele byłych sportowców albo sportowców zarzuca trochę taki, że jesteśmy zarozumiali, aroganccy, bufonowaci troszeczkę, bo dlaczego, że w swoim grupie po prostu spędzamy mnóstwo czasu, jesteśmy naprawdę bardzo hermetyczni. Oczywiście, że nie da rady hermetyczność utrzymać w drużynie klubowej, ale już takie reprezentacje jest to dużo, dużo łatwiej i ona występuje. Nigdy nie wykorzystywałem tego, że znam chłopaków. Nigdy nie pisałem do nich SMS-ów, żeby mi podali wcześniej skład. Nigdy nie chciałem dowiedzieć się, jeżeli był jakiś temat w prasie czy w telewizji, o czymś się bardzo dużo mówiło. Nigdy nie chciałem dociekać i być tym najlepszym informatorem. Bo to na krótką metę. Bo to jest na krótką metę. Ja nie szukałem informacji takiej, żeby tym się przypodobać kibicom. Zawsze uważałem, że... Kolegom swoim nawet. I tak. I mówię o dziennikarzach. Dokładnie, kolegom swoim. I nie chciałem tego absolutnie robić i nie robiłem. I mam czyste sumienie. Zawsze byłem lojalny wobec drużyny. Zawsze jako kapitan i później już jako dziennikarz nigdy nie spotkałem kolegi, który by powiedział... Kurde, jedziesz ze mną, albo że nie mówiłeś, że nie masz racji, albo że nie zgadzam się z tobą w tej kwestii, dlatego że zawsze byłem lojalny wobec kolegów, to jedno, ale byłem sprawiedliwy przede wszystkim. I tego samo oczekiwałem od drugiej strony, to jest jedno, a drugie, no każdy jest innym ekspertem. Ja oglądam, no nie wiem, z 90% meczów, po prostu oglądania, to które są. Innych również, no, do tego stopnia, że rzeczywiście kiedyś dostałem ultimatum w domu, że muszę jednak trochę zbastować z oglądaniem sportu, bo byłem w stanie obejrzeć, cały tydzień oglądać od po prostu, kiedy się zacznie, to wtedy się skończy. Ja cię rozumiem, ja po tych kilkunastu latach nagle zacząłem oglądać taki serial Rodzina Soprano. Tak. Po 5, 6, 7 odcinków dziennie. No więc też dostałem ultimatum od moich najbliższych, że albo się uspokoję, albo gdzieś tym telewizorem najlepiej wyprowadzę na ogród, wyniosę się. To jestem w stanie to rozumieć, ale to fascynacja może, nie wiem, mafią Włochami i jeszcze sięgając do książek Mario Puzo. Powiedz mi, czy nasi selekcjonerzy, Jerzy Brzęczek, nasi w sensie Polacy, Czesław Michniewicz, też chodziłeś do nich czasami porozmawiać o tym, jak zagrają, jak zrobią. To jest mniejsza nie wiem, bariera, niż nawet poszedłby tam Darek Szpakowski, Jacek Laskowski, Mateusz Borek, ludzie, którzy komentują te mecze, nie? Ja powiem tak. Nie chodziliśmy tak jakby na audiencję, żeby po prostu porozmawiać jeden na jeden. Obaj towarzyscy, i Jurek, i Czesław, tak. To trzeba przyznać, że... Bardzo. I rozumiejąc futbol. Drugą stronę, no, czyli media. Dokładnie. Ja jak rozmawiałem z nimi, przy okazji, czekając na wywiad, po treningu, jak się przywitaliśmy i wymieniliśmy parę zdań, ja po prostu podczas tej rozmowy byłem w stanie wywnioskować pewne rzeczy, które się nastąpią. Czy wasz język wewnętrzny taki... Dokładnie tak było. I jak później na ten temat rozmawiałem, dyskutowaliśmy w gronie, to wszyscy mówią... Zobaczymy, czy to się sprawdzi, co to mówisz, nie? Czy tak będzie akurat, czy dobrze to odczytałeś. No, załóżmy, że tam ponad połowę, czy tam 70% tego, co wywnioskowałem z naszych rozmów, to się sprawdzało. To tylko powoduje, że uważałem, że właśnie ten kierunek, w którym ja staram się być ekspertem, to jest właściwy, żeby odczytać zamiary selekcjonera, żeby... Dobra, a jeśli obserwujesz trening... Ja też to przerabiałem, bo nasi wspólni koledzy często mówią, Janusz, jak byłem w związku, byłem blisko sztabu, jaki tam skład na treningu? No ja tak patrzyłem, że taki, owaki, oczywiście trenerzy, selekcjonerzy oszukiwali mnie i cały świat i wystawili inne. Ale rzeczywiście, jeśli obserwujesz trening, widzisz gierki kontrolne, widzisz, nie wiem, ćwiczenia pewnych formacji, jesteś w stanie spokojnie ten skład na jutro przewidzieć, odgadnąć.
Przy tym, jak ostatni selekcjonerzy to robili, to nie. Nie byłem w stanie, bo były różnego rodzaju... Zostałeś wyproszony z innymi, tak? Po pierwsze, jesteś wyproszony, a na początku tego po prostu nie jesteś w stanie odczytać, to jest jedno. A po drugie, jeżeli nawet było pozwolone na cały trening, to już z urzędu wiedziałem, że się ten skład po prostu zbyt oczywisty jest, żeby on się po prostu miał powtórzyć, bo to by było zbyt proste. A poza tym też wiedziałem o tym, jak trenerzy funkcjonują i jakby wiedziałem doskonale, że robią pewne rzeczy po coś, pod buliczka, a to też pamiętajmy, że mecz u siebie, a mecz na wyjeździe jest zupełnie też inny, jeśli chodzi o odczytywanie składu. I nie chodzi o to, o sposoby gry przeciwnika, tylko bardziej chodzi o to, że trening reprezentacji Polski w meczu eliminacyjnym, gdziekolwiek ona pojedzie, to na 100% ogląda go ktoś ze sztabu drużyny. Ale cały trening ogląda. I to nie masz wątpliwości. Nie mam wątpliwości żadnych. Gostwo na cały. Na 100%. I to jest jakby normalna rzecz, która towarzyszy i podejrzewam, że w Lidze Mistrzów jest bardzo podobnie. Oczywiście są restrykcje, oczywiście są pewne rzeczy, ale jest te stadia... To kiedyś ktoś powiedział, nie wiem, czy nie Robert Lewandowski, albo może, że w Bayernie jest taka komórka, wiesz, taki MI5 czy MI6. Taki wywiad, który jeździ i właśnie zajmuje się tylko analizą tego, co robią przeciwnicy, łącznie z nagrywaniem, a właśnie podglądaniem, nie do końca legalnym treningów, tak? Mnóstwo to jest sytuacji, bo paradoksalnie wszyscy się zastanawiają, co może zaskoczyć drużyna przeciwna, którą znamy. Tak? Czyli jak jesteś w szatni, przepraszam, tak. Powiedzmy kadry narodowej reprezentacji, tak. Bo to najlepszy przykład. I jak ci mówi trener Adam Nawałka, czy któryś inny selekcjoner, słuchajcie, przy stałym fragmencie, przy rzucie rożnym stawiamy się tak i tak, bo i tak zagrają. To ty wiesz, że to nie jest wymyślone bujda, tylko gdzieś tam to zostało zaobserwowane. I w oficjalnym meczu, a pewno na treningu. Dokładnie tak. Jestem przekonany o tym, że tak będą grali. Bardzo często też są na potwierdzenie, bo to jest... Jak u sportowców, u piłkarzy, u ludzi jest tak, że ktoś ci coś mówi, przyjmujesz to do wiadomości, przez chwilę się to utrzymuje, pytanie jest, czy ci się utrwali, dostajesz klip, który pokazany jest natychmiastowo, że oni rzeczywiście tak grają i wtedy następuje automatyczna pamięć, że tak, na to trzeba uważać, bo jest powiedziane, bo jest pokazane. Temat jest zamknięty odnośnie tej sytuacji. W ogóle nie ma co... Nie ma dyskusji, bo masz jakby potwierdzenie tego, co się tam wydarzyło w innych spotkaniach. Jeżeli coś się powtarza bardzo często, to mi się podoba u trenerów, którzy to robią, też to będę stosował w swoich, jakbym był kiedyś trenerem, to jeżeli coś się powtarza, robisz to na treningu, czyli przygotowujesz środek treningowy do tego, że coś możesz wykorzystać, później masz analizę tego przeciwnika, pokazujesz mu w jednym, drugim meczu, trzecim meczu, masz to naoczne do tego, to rzeczywiście ten trening ma naprawdę ogromną wartość do tego, że będziesz dobrze przygotowany do spotkania. Okej, a powiedz, jak patrzysz na znanego i lubionego przez wszystkich Tomka Hajtę, który czasami w swoich wypowiedziach, w studio, czy nawet w prywatnych rozmowach nie boi się powiedzieć, gdzie ty grałeś, co robiłeś. Ja grałem w piłkę, ja wiem. Dotyczy to i jego kolegów z mediów, czy też gości przy jednym stole. Oczywiście pod warunkiem, że rzeczywiście nie grali w piłkę. Nie masz z tym problemu, że nagle trafiłeś do środowiska ludzi, jak to się ładnie mówi, o dyletantów. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo każdy jest dyletantem, kto zajmuje się czym, czego tak praktycznie nie uprawiał. Poza boiskiem szkolnym, jak w moim przypadku, czy podwórkiem. Więc to nie ma dwóch zdań. Chociaż ktoś kiedyś powiedział, że dobry krytyk muzyczny, filmowy, wcale nie musi umieć kręcić filmów. To musi to dobrze opisać, umie się na tym znać od środka. Oczywiście. Jak na to patrzysz? Na swoich kolegów też i w ogóle środowisko, w którym od kilku lat jesteś znany, lubiany, ceniony. Niech będzie, gwiazdo jest. Ja myślę, że każdy sobie... Każdy kreuje samego siebie. Tomek jest... Uwielbiam go słuchać i uwielbiam z nim spędzać czas. Ja nie mam pretensji. To jest jego zdanie brutalne, ale jest. Brutalne, ale jest. Ja tego nie potrzebuję. Nie chcę tak tego robić. Nie muszę... Mam takie wrażenie, że nie potrzebuję do tego aż tak bardzo jakby stawiać na to, że grałem w piłkę. Nie potrzebuję. Mam nadzieję, że obronię się tym, że dostrzegam, widzę to, co się tam dzieje na tym boisku. Widzę, jaki jest sposób dzisiaj funkcjonowania w mediach społecznościowych czy w telewizji. Czym jesteś bardziej kontrowersyjny, właśnie bardziej stanowczy albo taki agresywniejszy, to masz więcej lajków, ciebie mówią, że masz swoje zdanie.
okej, okay, każdy ma prawo do tego. I tutaj ja nie mam z tym problemu, ale ja uważam, że przede wszystkim moją rolą jest przekazanie to, co widzę, co dostrzegam, co zdobyłem dzięki graniu w piłkę, a nie mówienie o tym, że ja grałem w piłkę. No nie, no ja... I to jest jakby dla mnie klucz. Dlatego jak bardzo często ktoś mówi do mnie, że wiesz, do tego komentowania to ty się nie nadajesz. Ja mówię, być może. Ja tylko mogę powiedzieć, że ani nie jestem najlepszym współkomentatorem, ani nie jestem najgorszym. Znam paru gorszych ode mnie, których po prostu czasami się uśmiecham, jak ich słyszę. Możliwe, że oni się uśmiechają, jak mnie słyszą. Taki jest. Widzę z dwie strony. Ale widzę też wielu lepszych. Ale pierwszą radę, jaką ci dałem, kiedy zacząłeś, pytałeś mnie, a ja tak. Mówię, nie gadaj za dużo. Dokładnie pilnuję tak. Się tego. Dokładnie, pilnuję się tego, bo i właśnie ja myślę, że panie Januszu, zobaczył pan, jak współkomentuję z Darkiem. I to jest tak, że czy z kimkolwiek innym. No tak, ale Darek ma potoczysty, no dużo gada, no to taki jego styl. Okej, on ma taki styl, ale załóżmy, że komentuję z kimś innym, czy ze Sławkiem Kwiatkowskim, czy z Pełą komentowałem, czy z Maćkiem Iwańskim, czy z wieloma innymi świetnymi komentatorami, to moją rolą nie jest grać pierwszych skrzypców. To prawda. To jest absolutnie. Moją rolą nie jest mu przerywanie. Moją rolą nie jest bycie aktywniejszym podczas momentu, kiedy moje aktywności do tego nie są potrzebne, bo ja nie jestem po to, żeby stwarzać, tam budować... Ale wiesz, może dojść do sytuacji, w której twój partner mówi rzeczy z twojego punktu widzenia niezgodne z logiką, niezgodne z twoim zdaniem. Co wtedy robisz? Czekasz na pierwszą przerwę, nie wiem, wciskasz tak zwany zwierać, mówisz, nie, to nie tak. Siak. No bo trudno, podobno mikrofon, czy w ogóle głośnik nie lubi polemiki na antenie takiej. A co ty opowiadasz, to jest tak czy siak? Nie, staram się przede wszystkim w momencie, kiedy dostrzegam, że komentator, który ocenia daną sytuację, robi to błędnie, staram mu się pokazać mu za chwilę sytuację, która jest właśnie dobrze wykonana, albo że jest... Ale zaczynasz bawić się w dyplomację. Bo prawie tak. Bo ja uważam... Są dwie szkoły. Albo trzeba przerwać, powiedzieć... Ja uważam, nic złego się nie stanie, jak powiedzieć Darku, Jacku, Januszu, mówisz źle, to jest tak czy siak, a z drugiej strony można też zajść od tyłu, prawda? I temat tak. Rozwikczyć. Panie Januszu, ja mówię w ten sposób, że na przykład jeżeli wyraża mój współkomentator swoje zdanie, swoją opinię, to moim zadaniem nie jest przekonywania do mojej opinii. Moim zadaniem jest pokazanie mojego zdania na temat tej sytuacji. Okay. Niech widz sobie wybierze, kto ma rację. Nie rywalizujmy podczas, nie róbmy sztucznych, bo to jest dla mnie sztuczny konflikt podczas komentowania meczu, że ktoś się z kimś nie zgadza. I że to jest takie fajne, bo jest różnorodne. To jest kompletna bzdura. To jest kompletna bzdura. One team, co? Dla mnie dzisiaj robienie studia, czy robienie transmisji z meczu jako współkomentator, to przede wszystkim jest danie merytoryczne, ale nie trudne takie, żeby widz, który siedzi, on ma odprężyć się, on ma się zadowolić, on ma się uśmiechnąć. Ale wiesz, Sebastian, ale przy studiu, przy stole w studio, na kontrowersja nie boli. Nie. Może jeśli oglądasz mecz, bo wtedy nagle dwóch facetów mówi o jednej sprawie dwoma językami. I to jest durne. To jest durne. To jest absolutnie zupełnie niepotrzebne. Dlatego też mi jest... dlaczego mało mnie takich sytuacji spotyka? Dlatego, że ja się zajmuję tylko tym, co się dzieje na boisku. Ja nigdy nie mówię po jakich... nie wiem, w jakich kontaktach jest dany piłkarz, z kim się trzyma, kto jest jego menadżerem, w jakiej restauracji albo jakim samochodem jeździ. Ja się tym nie zajmuję. A taką wiedzę masz. Oczywiście, w przypadku reprezentacji musisz mieć. Tak, nie udawaj. Oczywiście, że tak. Mnóstwo sytuacji mógłbym rzeczywiście poopowiadać i tak dalej, ale podczas jakby już, kiedy mam się wypowiedzieć, bardzo lubię powiedzieć to, co dostrzegłem, to, co odczytałem albo to przeanalizowałem. Ja naprawdę bardzo długo się przygotowuję do studia i czy do komentowania. Naprawdę jest to dla mnie duży proces i nie chciałbym marnować go na mówienie właśnie troszeczkę takich rzeczy, bo jest od tego ktoś inny. Po prostu. Dobrze, a jeśli się dowiesz, że gość, który gra na boisku, miał ostatnio problemy z dzieckiem, więc jest psychicznie trochę jest zmęczony też fizycznie. No, ostatnie tygodnie przed tym meczem spędził w zupełnie innych warunkach niż powinien się... I co wtedy?
usprawiedliwiasz go, czy mówisz, nie, błąd, bo stanął na krótkim słupku zamiast na długim i zostawiasz tą sferę prywatności? Nie, nie zostawiam jej. Nigdy nie zostawiam, bo zawsze mówię o jednej i drugiej rzeczy. Zawsze mówię konkretnie to, co widzę z boiska. To jest dla mnie priorytet, żeby powiedzieć, że jest coś takiego, ale zaznaczam też, bardzo często mówię o tym, co się mogło wydarzyć wcześniej. Bardzo często mówię o tym, że być może boisko u nas w Polsce bardzo niedobrze się przyjmuje, jeżeli ktoś powie, że boisko przeszkodziło jakiemuś piłkarzowi w oddaniu strzału, w dośrodkowaniu, w przyjęciu. Ale to fakt, to jest warunek obiektywny. To oczywiście, że tak, i to bardzo często on naprawdę przeszkadza na przykład w budowaniu, tak jak kiedyś bardzo taka była popularna opinia, że boisko jest dla dwóch drużyn takie samo. To było największej bzdury nie słyszałem. O, a dlaczego? Dlatego, że na przykład jedna drużyna się cały czas broni, a druga jest w ataku pozycyjnym. Naprawdę jest dużo trudniej, wielokrotnie. Na kartoflisku łatwiej się bronić, prawda? No oczywiście, że tak. No przede wszystkim ten czas reakcji podczas operowania piłki, no przecież żeby rozklepać drużynę, potrzebujesz mieć naprawdę dogodnych warunków do tego, żeby to zrobić. Czyli musi ta piłka iść, nie masz prawa jej poprawiać raz, drugi, bo to jest właśnie te sekundy, które pozwalają na przesunięcie, na doskok, na jakby zamknięcie strony, a boisko paradoksalnie ono jest duże, ale w momencie, kiedy duża liczba broni i ty atakujesz, to naprawdę te sekundy są bardzo istotne. Dlatego bardzo często mówię o boisku, mówię o rzeczach, bo jeżeli coś ma wpływ na jego zachowanie, to trzeba o tym powiedzieć. A masz taką wiedzę, to warto jego masz powiedzieć. Praktykę. Albo masz praktykę, to trzeba to powiedzieć. Ale tak jak mówię, to, że znam kogoś, nigdy nie będzie rzutowało na to, że nie powiem, że na przykład w tym sytuacji nie popełnił błędu, ale nie robię to w ten sposób, że co za lesz, ja bym to strzelił, nie, albo co za, tam nie wiem, parodysta, to takich, nie. Takich nie słyszałem. Nie, absolutnie bym bo tego może nie zrobił. Może gdzieś się jakiś młody, gniewny narodzi ekspert, który będzie tak mówił, ale nie, to... Nie, może przesadziłem teraz z tymi o co chodzi. Sformułowaniami, ale generalnie nie szukam jakby takiego poklasku, żeby jakby zaakcentować to, że on naprawdę po prostu spieprzył sytuację. To nie akceptuję takich mocno, po prostu mówię, albo na przykład jak widzę, że ktoś naprawdę popełnił błąd. No teraz był nalep, co nie trafił w piłkę czysto lewą nogą, ważny punkt. Bardzo go lubię, bardzo go cenię. Wiele dla Lechii zrobił. Tutaj akurat się absolutnie nie popisał, więc dałem przykład. Dobrze, bramkarze Liverpoolu czy Realu, widziałem. Mamy mnóstwo takich sytuacji. To jest życie. I też pokazałem jakby swoją stronę, że ja również miałem taką patelnię kiedyś pamiętam, graliśmy na ŁKS-ie, z ŁKS-em. Ja byłem w ŁKS-ie i graliśmy mecz, miałem do pustaka, nie trafiłem w bramkę, a miałem otwartą. Mógłbym też pokazywać innych na całym świecie, ile mieli takich, marnowali. Taki jest futbol. Ja tylko mówiąc to i trochę pokazując swój przykład, tylko pokazuję, że łatwo się mówi, ale wiem, że też czasami trudno jest to wykonać. Sebastian, łyk kawy, bo gadamy. Za dużo mówię. Nie, bardzo dobrze mówisz. No akurat takim programem powinieneś mówić. Gorzej, żebyś tak tokowo przy Darku Szpakowskim. A propos, i pełen takiej wiedzy, znajomości i tak dalej, decydujesz się na bezczelną decyzję. Jesteś komentatorem finału Mistrzostw Świata. Bezczelna, śmieje się. Chodzi mi o to, że jako stosunkowo świeży ekspert, tak, to trafiasz na najwyższego konia. Znaczy, to była chyba decyzja Darka. Chyba Szpak chciał, żebyś z nim to komentował. Dokładnie tak, tak, tak. Oczywiście. Noc przed finałem przespałeś? Czy... Przez pana, ale cały dzień już był trudny. Już był taki... chodziłem trochę taki... Może nie poddenerwowany, bardziej bym podekscytowany. O tak, że coś... A to było słychać, wiesz? Ekscytację było słychać, bo rzeczywiście ja nawet jak cię słuchałem, mówię, oho, tak. Młody człowiek wpadł do cukierni z ciastkami. Tak. Ja tu rządzę. I widać było, że jesteś podniecony. To trzeba. No, finał Mistrzostw Świata, taki mecz. Tak. Jak miałbyś to zrobić na spokoju, to lepiej, żebyś tego nie robił. No to nie. Zostaw jakiemuś 85-latkowi, a nie człowiekowi, który niedawno szedł z boiska. To była naturalna ekscytacja. Nie kadzę ci, bo nie ma takiej potrzeby, ale tak to odbierałem. Panie Januszu, i powiem panu, jak się przygotowywałem do tego meczu. Oczywiście składy, nazwiska, powtarzanie, żeby nie popełnić błędów. Oczywiście zdarzają mi się często błędy, że gdzieś tam jakieś nazwisko przekręcę, ale to tylko ze względu na to, że szybko to działa, nie to, że ich nie znam, bo znam ich bardzo dobrze, oglądałem ich po milion razy. Ale po prostu, kiedy są emocje, jestem w stanie się gdzieś tam wywrócić. Ale przygotowuję się do tego spotkania i co ciekawe, zastanawiam się,
biorę wszystkie rady, które dostałem. Patrzę tych, co komentowałem wcześniej, tych, co widziałem, jak komentują innych i co mi się w nich podobało, to sobie też tak te ramy zaznaczałem, jakby to właśnie wprowadzić, kiedy je stosować i tak dalej, i tak dalej. Wie pan co, jak zacząłem komentować ten mecz, niczego się nie trzymałem. Po prostu byłem, chciałem serce, być... Serce. Tak, bardziej serce. Okej, robię to chaotycznie, robię to w inny, zupełnie inny sposób niż kibice są przyzwyczajeni, wiesz, bo inaczej nie potrafię. Sebastian, jeśli to jest naturalne, to uchodzi. Wbrew pozorom, prawda bijąca z ekranu trafia do kibiców, bo wiedzą, że ty się ekscytujesz tym, tak, że ty, jak mówią młodzi ludzie, że się jarasz, tak, że jesteś w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym dniu, na wyjątkowym stanowisku obok, tak, Szpaka, który 40 tak lat to robi, jest wyjątkowym, tak, komentatorem i wtedy to jest normalne, naturalne. Gdybyś siedział i cedził słowa jak Lord źle, to wyszedłbyś na jakiegoś takiego pseudoprofesora, który jeszcze magistra nie zrobił. Dokładnie tak. Ja uważam, że Darek prowadził świetnie ten mecz, prowadził mnie za rękę, więc moją rolą, tak jak zawsze mówię... Łapał cię za rękę, żebyś coś mówił, czy nie mówił? Nie, bardzo często też dajemy sobie sygnały podczas spotkania, więc to jest o tyle fajne, że... pokazuje mi na przykład, kiedy podkręcić tempo, tak? Kiedy jest jakaś sytuacja i wtedy mi pokazuje właśnie taki kołowrotek palcem, że teraz wchodzisz troszkę wyżej, że nie tylko oceniasz, tylko jeszcze oprócz oceny tego, co jest na boisku, musisz troszkę podkręcić. No tak, po akcji w polu karnym zawsze, to jest stara prawda. Tak. Przyspieszaj w polu karnym, to jest najstarsza, z jednych ze starszych prawd każdego komentatora, no bo nie opowiadaj o babce Messiego, czy też o, nie wiem, fenomenalnych założeniach Francji w tym meczu Deschampa. Tak. Tylko jest bardzo groźnie i za chwilę świat się zmieni, bo za chwilę będzie inny wynik. No dokładnie. Tak, tak. I to tak funkcjonowało, że generalnie kiedy tylko tam się cały czas coś działo. No w pewnym momencie, pamiętam w finale, jak już było tak dużo tych zmian, tych kartek, tego wszystkiego, że już naprawdę ta końcówka była tak emocjonująca, że ja już naprawdę nie wiedziałem, co robisz? Który piłkarz jest... Który ten ma numer, już po twarzach zacząłem mieć problemy, bo te zmiany przed chwilką, tutaj patrzę, Varan idzie, tutaj ten szedł, ten wchodzi, ja już naprawdę, już przestałem sobie tam zapisywać te zmiany. To jest robota komentatora, tak, sprawozdawcy, tak. No spokojnie. Tylko później na samym końcu, jak właśnie był przy piłce, ja sobie w ogóle nie zanotowałem tej zmiany. I jak patrzę i mam powiedzieć, że to jest ten piłkarz, a ja go przecież nie pamiętam, żeby on wszedł. To był dla mnie już problem, więc od razu musiałem się szybko posiłkować, żeby mi Darek rzucił koło ratunkowe. Wiesz co, życzę ci kiedyś, był taki mecz, w którym Polska by sięgnęła po Mistrzostwo Świata, bo ja pamiętam, oglądałem przekaz telewizji francuskiej w 1998 roku, to oczywiście po tym już, siedział taki legendarny francuski antyrzysk, nieżyjący Thierry Roland, którego pół Francji kochała, pół nienawidziła. No wiadomo jak to, nigdy nie trafisz w gusta widzów. I on tak siedział taki, bardzo już obok niego Jean-Michel Larquet, czyli wielka postać francuskiej piłki. Kilka minut po zakończeniu finału na Saint-Denis, Francuzi mistrzami świata, Zidane, szaleństwo. Tak. I on tak siedzi, kiwa się i mówi... Jezu, to nieprawda, mój Boże. O, Piteu. Jesteśmy mistrzami świata. Oczywiście to nie było żadnego problemu w tej euforii, żeby ktoś to wybaczył i żeby te, jak to mówi, patronka wszystkich polskich piłkarzy na K, żeby się kiedyś pojawiła, prawda, Seba? Ja myślę... Byłoby to cudownie, jakbyś tak odjechał. Panie Januszu, ja myślę, że też zbyt poważnie traktujemy podczas właśnie studiów. To nie jest nabożeństwo. Ja też tak uważam, że ja naprawdę, jeżeli ktoś się w transmisji pomyli, nazwisko czy cokolwiek, albo powie nazwisko, powie, że piłkarz się nazywa tak, a na przykład, w Holandii się mówi inaczej, czy w Belgii się na ten inaczej się odmienia. No i co? No to jest, ja po prostu jak czasami później słyszę, czytam, że komuś, ale ten mówił tak, ale ten mówił Dura. Tak. O Jezus. Kiedyś słuchałem meczu Bordeaux-Katowice, mówiłem o tym i nagle komentator telewizji francuskiej, Kanał Plus Francja, siedzący tam rząd obok mnie, ja mówię, co on mówi? On mówi Żoszko, Jojko.
Strojek, Strożek i tak dalej, i tak dalej. I nikogo to tam nie obchodziło, poza tym, że Gieksa wtedy ograła Bordeaux, co było piękne. To ja jeszcze pamiętam te czasy. Zidane jako młody wchodzący do wielkiego futbolu, Carlos Moser, Brazylijczyk na stoperze, na Gieksie, doszło do wielkiego wydarzenia. I czy on mówił Strożek, czy Żoszko, nie miał to pojęcia. A przecież spędził ze mną na kawie przed meczem z dobrą godzinę, bo to był akurat, że jest Kanał Plus Francja, aby wtedy Kanał Plus Polska, tak. Ale mówię, słuchaj, powiedz mi coś o GKS-ie, poopowiadaj. Dziennikarze tak się wymieniają. Tak, z informacjami, tak. No zacząłem mu mówić, tylko zapomniałem jednego, żeby go nauczyć, jak się wymawia. On miał to gdzieś. No to... A jego dziadkowie byli Polakami, żeby jeszcze było śmieszne. Ale panie Januszu, niech mi pan powie, jak pan ogląda mecz w telewizji, jest transmisja, to co pan oczekuje od komentatorów? Gdyby nie przeszkadzał. Nie zagadywał pewnych sytuacji, żeby nie miał projekcji swojego meczu w głowie i opowiadał mi to, czego ja nie widzę, czego się... Ja najczęściej słucham, nie słysząc, wiesz? Tak. Naprawdę. Ale to ja może trochę po pracy tyle lat w tym robieniu tego, nie mam z tym najmniejszego problemu. I no, chyba, że to musi być coś wyjątkowo durnego, żebym na przykład wyciszył głos i puścił muzykę, ale to mi się nie zdarza. To mi się nie zdarza. Nie, ja po prostu chciałbym rzeczowości. Jak ktoś dobrze miele jęzorem, niech miele. Jak ktoś buduje jakieś fantastyczne porównania, niech to robi. Tylko z umiarem. Najważniejsze jest boisko i piłkarze. Dokładnie. Ja też uważam, że czasami my przegadujemy spotkania i zupełnie to jest niepotrzebne. I to jest zupełnie niepotrzebne. Właśnie dlaczego tak uważam? Dlatego, że jak ja siadam przed telewizorem i oglądam mecze, mnie nie denerwują akurat komentatorzy ani współkomentatorzy. Nie mam takiego wewnętrznego genu, żeby tam, nie wiem, że kurde, ale on mnie irytuje. Nie. Czasami może dostrzegam, że kurde, no mógłby już opowiedzieć bardziej o tym, co się tam wydarzyło, bo byłem akurat w kuchni i sobie piwo otwierałem. I jakby to powiedział w transmisji, to bym się szybko odwrócił i bym to zobaczył. Nie? Jest jeszcze inna sprawa, że głównie ci młodzi ludzie z młodszej generacji chcą pokazać, że wiedzą wszystko, zapominając o tym, że dzisiaj widz jest lepiej przygotowany. Ma internet, ma media społecznościowe. Oczywiście. Jest na poziomie komentatora, albo nawet więcej wie, jak chce pogrzebać w tym. I tyle. No, więc lepiej zostawić budowanie atmosfery, analizę, dobrą robotę z ekspertem. Dobra, gadamy też, jak to gaduły, ale czas na coś poważnego. O. Muszę ci zadać kilkanaście pytań, jak się da może więcej, z tak zwanego kwestionariusza Prusta. O. Ja już się wypstrykałem, już powiedziałem, nie mam pomysłu na rozmowę, no, więc muszę posiłkować się ściągą. Pierwsze pytanie. Główna cecha twojego charakteru? Lojalność. Dobrze. Druga. Cechy, które szukasz u mężczyzny? Lojalność. O, możesz to rozwinąć oczywiście, te odpowiedzi. Od tego się zaczynają wszystkie relacje. Od tego porządkuję sobie świat wokół siebie. Jakby troszeczkę cedzisz albo trochę przez sitko przechodzą właśnie twoi znajomi. Właśnie to są takie prawdomówność, właśnie lojalność, szczerość. To wszystko się bierze, ale z lojalności, bo lojalny człowiek nigdy ci nie okłamie. Lojalny człowiek będzie zawsze wobec ciebie okej, więc lojalność to jest coś, co lubię. Cechę, który szukasz u kobiety? Lojalność. Lojalność, tak, kurde, jaki lojalista z ciebie. Trochę tak, ale... No powinien teraz zapytać, blondynki czy brunetki? No, ale... A, brunetki. Zawsze? Zawsze. No to jak tak, to tak. Tak, brunetka, nie. Tutaj jakby właśnie lojalność i ula to jest coś, co jest piękne. A to pani w przedszkolu, brunetka czy blondynka? Ojej. Nie pamiętasz? Nie zwracam uwagi po prostu. Nie kochałeś się w pani w podstawówce? No, kochałem się we wszystkich tych nauczycielkach, to przypominam sobie. Ale wtedy to chyba nie miało znaczenia. Ale ci pomogło przebrnąć szkołę, co? Oj tak, no zawsze wirtual. Ja byłem naprawdę dobry w tym, jak to się mówi, że tak wizualizowanie sobie i takiej w pamięci po prostu. Ja pamięć miałem dobrą do nauczycielek. Co cenisz najbardziej u przyjaciół? Tylko nie mów lojalność. Bo o kurczę. Chciałeś to powiedzieć? No dobra, to powiedz. Nie, ale przyjaciele to rzeczywiście dla mnie to jest coś, co ma zalążki lojalności, szczerości. No to nic tutaj nie wymyślę lepszego, bo jednak przyjaciel to ma być ten, który będzie zawsze przy tobie tkwił nawet w tych trudnych momentach, albo kiedy będziesz potrzebował, nie wiem, pieniędzy będziesz potrzebował. No, bo bardziej mi chodzi o takie rzeczy, niedobre słowo.
bo dobre słowo dostanę od rodziców, dobre słowo dostanę od żony. Jeszcze taki dowcip słyszałem, dobre słowo, polędwica. To dobre słowo, nie? Polędwica. To jest coś, co dostajemy od najbliższych, to rzeczywiście nie martw się, będzie dobrze, po złym przychodzi dobre. To wszystko jakby towarzyszy nam... Ale z drugiej strony, no, ktoś ma ci co powiedzieć, no nie wiem, no, idź zabij tego trenera, nie wiem, odstrzel prezesa, obraź się na kolegów, no wiesz, to jest taki bardziej klucz. Myślałem o takie, tak, to jest, no to prawda, to trochę się zagalopowałem, ale myślę, że są też takie momenty, że kiedyś mój przyjaciel, kiedy właśnie nie pojechałem dostałem wiadomość, że nie będę, jechał na Mistrzostwa Europy, wtedy za kadencji trenera Nawałka, to pamiętam, że kolega powiedział, ty, wiesz co, ekstra wyjazd mam na weekend teraz. Na ryby? Do domku, do tego pojedziemy sobie na ryby, weźmiemy sobie ekipę, już gadałem z chłopakami, lecimy w gronie, ognisko, to wszystko będzie tak, jak lubisz. Ja tak sobie pomyślałem, mówię, nie, no daj mi spokój, mi się nie chce. Chodzi mi bardziej o coś takiego, żeby znając ciebie, oni wiedzą, co potrzebujesz w danym momencie, ten twój przyjaciel. Okej. To bardziej na takie, żeby cię dobrze znał. Twoja główna wada? Chyba mądrowanie się chyba. O. Ale nie mówię o telewizji, bo to za to ci płacą. Tak. Bym się mądrzył. Ale myślę, że... Nie, wada to chyba, że za mało czasu poświęcam rodzinie. Nawet teraz, kiedy masz trochę tak. Tego... To jest ogromna wada. Twoje ulubione zajęcie? Oglądanie meczów. A wiesz, to jest ciekawe, rozwinę to, bo znam kilku piłkarzy o wielkich nazwiskach, którzy nie oglądają. Nie powiem, że nie lubią piłki, chociaż jeszcze takich znam, że nie lubi piłki, a gra, no bo no, jakoś tak wyszło, że i zakończył karierę i tak dalej. Co o tym myślisz, że można żyć piłką, może inaczej, można nie oglądać piłki, nie lubić, będąc piłkarzem po kilkunastoletnim stażu w lidze? Czy to jest normalne? Ja powiem ze swojego doświadczenia, że jak skończyłem grać w piłkę, to na myśl o przyjściu na trening, o myśl zobaczeniu w telewizji, miałem odruch. Wymiotny. Tak. I rozumiem, że niektórzy po prostu są wyżarci z jakichkolwiek już emocji związanych z oglądaniem meczów. Pamiętajmy o tym, że piłkarze mnóstwo oglądali, analizują, oglądają swoje dzisiaj mecze. W tej dobie, prawda? Dokładnie. Więc te oni sztaby mają rozbudowane, te wiesz, wszystkie. Cały czas to widzisz, cały czas dostajesz informacje. Dlatego już jak kończysz, jak wyjeżdżasz, nie chcesz tego słuchać, nie chcesz tego czytać, nie chcesz tego widzieć. Dlatego uważam, że jest to normalne. Ja akurat w takim gronie się poruszam, gdzie po prostu sport, generalnie sport jest szalenie istotny, bo jeżeli w tym gronie się jak poruszamy, no to nie mielibyśmy tak naprawdę, czasami byś siedział i nie mógłbyś się odezwać, bo chcesz się włączyć, chcesz porozmawiać. To jest normalne, ale co śmieszne jest w tym, że ja oglądam tyle, że już by mnie Ulka zostawiła z dwa razy. To śmieszne jest, jak ktoś tam napisze do mnie na Twitterze, to mnie najbardziej rozśmiesza na całym świecie i moich znajomych najbardziej. Jak ktoś mi napisze, ty chyba meczów nie oglądasz. O Jezu. To mnie tak bawi, do łez mnie bawi, że on chyba nie ogląda Ekstraklasa, bo nie ogląda meczów. Ja bym odpisał na S takie słowo jedno. Ja mogę tylko powiedzieć, żeby ten ktoś musiał się z drugi raz urodzić, żeby przynajmniej doskoczyć do połowy tego. Po prostu, no niestety, jestem uzależniony od tego. Twoje ulubione zajęcie, to mówiliśmy. Tak. Marzenie o szczęściu. Tylko i wyłącznie zdrowie. To jest o ich najbliższych? Tego mojego, bo każdy problem zdrowotny jest straszny. Tylko to bym chciał, żeby to jest moja definicja szczęścia. A co w tobie wzbudza obsesyjny lęk? Śmierć bliskich. To jest. Jesteś gotowy na to, nigdy nie będziesz? Nie, nigdy nie będę. Co byłoby dla ciebie największym nieszczęściem? No chyba to. Zdecydowanie. To. Nie ma nic większego. Kim lub czym byś chciał być, gdybyś nie był piłkarzem, reprezentantem? Była jakaś inna ścieżka? Nie. Nie myślałeś o tym? Nie. No ty skazany, ojciec, wiadomo, grał w piłkę. Ojciec. I przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wtedy nie było komputerów, nie było gier, nie było PlayStation. My mieliśmy tylko i wyłącznie możliwość po prostu spełniania jakichś marzeń
poprzez sport, poprzez wyjechanie z Koszalina, to był tylko poprzez sport. I no nie o, tam było... wyjechało kilku, co? Mirek Trzeciak, Mirek Okoński przede wszystkim. Stefan Mila. Tak, tak. Lebek Mila. Rzesiek Lewandowski. Rzesiek Lewandowski, tak. Tak, tak. Tak. No to generalnie Robert Dymkowski, przecież to ja na przykład jak słyszałem, to ja chciałem trafić do Ekstraklasy, tak jak Robert Dymkowski. Dymkowski napastnik Pogoni Szczecin. Super bramek strzelał, tak. Tak. I tak, tak. Mówię, pamiętam jak przyjechał na taki jeden mecz i tam Robert Dymkowski, ja mówię, o kurczę, chcę tak jak on. Marcin Janus. Było rzeczywiście niezła. Tylko taki za słaby ośrodek, nie wiem, może finansowy, organizacyjny, że jednak szkolił piłkarzy, ale nigdy nie dorobił się wielkiej drużyny. Do wielkiej, nawet w polskich warunkach, prawda? Zdecydowanie tak. Myślę, że ten region bardzo taki jest w cudzysłowie zaniedbany, ale teraz trzeba przyznać, że i Kotwica Kołobrzeg i finansowo stabilnie, no i teraz w Warni Koszalin, z tego co słyszałem, jeżeli Masłowski, były reprezentant, plus i w Legii Warszawa tam się znalazł i też tam robią takie... No dobre pieniądze gdzieś. Tak, to, czyli się coś takiego buduje, więc może, oczywiście nie Ekstraklasa, ale może jakieś perspektywy czekają w końcu. Sebastian, kiedy kłamiesz? Kiedy muszę. O, są takie momenty? Są takie momenty i kiedy muszę przymknąć oko na prawdomówność, to robię po prostu, bo wiem, że konsekwencje tego są dużo większe niż moje kłamstwo. Słowa, których nadużywasz? Rzeczywiście. Rzeczywiście. I to tak. Jesteś, ale to tylko w sferze piłki, w sferze telewizyjnej, zawsze. Na każdej płaszczyźnie niestety mówię rzeczywiście. Jak ja powiem, która godzina? To powiedz 12:48. A rzeczywiście. Rzeczywiście. I ja to powiem wszędzie i ja nie mogę się tego wyzbyć. Na nic w świecie. I ja to mówię, nie wiem, jak ktoś mi liczy, Boże, tylko teraz jak już to powiedziałem, to pewnie ktoś kiedyś policzy, ale jak będę, ktoś by policzył, ile ja razy mówię w trakcie transmisji rzeczywiście albo... Zdecydowanie. O, zdecydowanie to jest drugie. Rzeczywiście i zdecydowanie. Ale wiesz co, kiedyś Romek Kołtoń, znany nam, kiedy zaczynał komentować mecze, często z Mateuszem Borkiem, to też Mati coś tam opowiadał, a on mówi, i rzeczywiście, zwrócił uwagę na to znany purysta komentatorski, Jacek Laskowski. A jak wiesz, Laska językiem lubi się bawić świetnie, i cyzeluje. Tak, mówi. I rzeczywiście, wracając do tej francuskich przykładów wcześniejszych, tak. To był tam taki, właśnie ten, o którym mówiłem, był tam, obok niego siedział, był wielokrotny reprezentant Francji, kapitan drużyny narodowej Jean-Michel Larquet i ten komentator, który coś powiedział, to zawsze mówi, tout à fait Thierry, co znaczy, dokładnie jest tak, jak mówisz. Dokładnie z tego powstał mem, wtedy nie było memów, bo to był inny świat, ale cała francuska piłka śmiała się z tego, tout à fait Thierry, co wyglądało bardzo durno, bo Thierry Roland nie grał nigdy w wielką piłkę, a były kapitan reprezentacji Polski ciągle przytakiwał temu dziennikarzowi, który siedział, cokolwiek by nie powiedział, bo tout à fait Thierry. Tak, no, ale to jest fajny przykład, bo to też pokazuje, że... Nie wolno się zgadzać cały czas. Tak, bo to jest bez sensu. Wtedy jest to mdłe i nieprzyjemne. Ja miałem tak problem na samym początku, że jak wchodziłem dopiero do studia, to zawsze jakby potwierdzałem to, co mówił mój, który siedzi obok mnie, a później jakby próbowałem swoją narrację zbudować. Teraz zupełnie tak nie mam, ale... Mówisz od siebie w swoim... Mówię od siebie, od tego, jeżeli ktoś wiesz, powiedział... To jest kwestia też pewnej formy, bo jeśli powiesz, Jacek, nie tak. Wiem, Kurskiego czy do kogoś, powiedz, co ty, kurde, grałeś piłkę? No i tak. Wtedy się robi... Tak. A tylko Gianni ma tak, taki wdzięk, on może powiedzieć. Tak, prawda? Ale bardziej to jest, jeżeli ktoś wyłapie coś fajnego, to chce jakby to zaakcentować, bo to uważam, że to jest ważne też w studiu. Jeżeli coś mądrego poszło i ktoś zauważył coś bardzo fajnego, to uważam, że ten drugi potwierdzi to albo zaakcentuje. To jest moim zdaniem jest fajne, bo wielokrotnie jest tak, że ktoś tam powie, a na przykład widzowie go mniej lubią, albo ja coś powiem dobrego, a widzowie mnie mniej lubią, a ten druga osoba zaakcentuje, to nawet jak ktoś cię nie lubi, to zrozumie, że to jest coś ważnego i fajnego. Więc warto jest czasami coś takiego robić, ale nauczyłem się mieć absolutnie swoje zdanie. A ulubieni bohaterowie literacji filmu, twoi? O Jezus. Jezus, no, jest twoim bohaterem. Bardzo ładna odpowiedź. Kurczę. Mało, stosunkowo mało czytam. To na pewno. Nie jest to powód do dumy. Ostatnio byłem bardziej zaoferowany i poddałem się nauczaniu się bycie trenerem, czyli książek szkoleniowych. Aha.
choćby nawet czytałem... Ale wiesz co, coś, pocieszę cię. Andrzej Janisz, znany nam i lubiany, powiedział, że co słychać na emeryturze, zapytałem, bo tam od pół roku, czy od roku już na emeryturze, powiedział, wiesz co, dużo czytam. Czy mnie trochę zawstydził, ale ja jeszcze nie jestem w emeryturze. I Sebek, jeszcze 20 lat, nie, 25 chyba i może zacząć spokojnie czytać. Zbieraj te książki. Ja powiem, dlaczego mało czytam, dlaczego sobie tak tłumaczę i dlaczego teraz chcę się jakby trochę w lepszym świetle pokazać. Dlatego, że mnóstwo czytam innych meczy, czytam choćby, nie wiem... Literatury fachowej, o. Bardziej tak, że tu mam multum, tego muszę robić. Multum muszę to rzeczywiście gdzieś tam przemielić. Do tego musiałem przez ostatni rok czasu, musiałem też do szkoły trenerów, też między innymi miałem książkę trenera Grycmana, naszego szefa szkolenia, więc wiedziałem o tym, że to, co będziemy się uczyć, to będzie z tej książki, więc chciałem się też trochę pochylić nad nią, więc wiele takich fachowych jednak z tą trenerką trochę poświęciłem, ale to jest marne wytłumaczenie, jeśli chodzi o to, że ty... A książkę Michała Zachodniego czytałeś? Polska byś szkoleniowa? Jestem w połowie, bym powiedział. Jestem w połowie. Tak, tak. Całkiem fajnie napisane. I wydawało mi się, że dużo wiem o polskiej piłce, ale Michał, który jest młodszy ode mnie tak ze 30 lat, tak, jeszcze parę drzwi otworzył do tej historii polskiej piłki. Michał ma przede wszystkim, lubi to absolutnie, pasjonuje się tym, nie zgadzam się z wieloma jego rzeczami związanymi jakby z taktyczny, bardziej taktyki, bardziej tego widzę, że dostrzegam pewne jego jakby mankamenty, spojrzenia na pewne rzeczy, ale go cenię bardzo, lubię, czasami też opieram się o pewne jego spostrzeżenia, więc okej. Okay. A jakich masz ulubionych bohaterów życia codziennego? Koniec mi o politykach, bo... Nie, codziennego... Dla mnie inspiracją zawsze i wyłącznie byli sportowcy. Tak, wielcy sportowcy. No, zawsze ja wychowany na Michaelu Jordanie. No, różne historie kobiet. A polski idol? Polskiego sportu? Jakiego sportu? To ciekawe jest pytanie. Zawsze chciałem być skromny jak Adam Małysz na pewno. Zawsze chciałem być pewny siebie jak Zbigniew Boniek. Zawsze chciałem być utalentowany jak Roger Federer na przykład. O. To też taki mój ideał. Chyba ksywę masz, Roger, nie? Ale to od Mili. Od Rogera Mili, od Kamaryńczyka. Ale tak, takim sportowcą zawsze chciałem być, jak był Roger Federer, to zdecydowanie. Ale bardzo mi się podoba, jak pracowity jest Djokovic, jak na korcie walczy. To jest niesamowite po prostu. Kochasz tenis, widzę. Lubię tenis, tak. Lubię, oglądam. Ależ do świątyni Igi Świątek? Oczywiście. Ja też. Jest to co najmniej twój. Ale to jest właśnie... A wiesz, jak ona kochała piłkę i kocha, no? No jako dziecko ponoć z chłopakami rżnęła w piłę, tak? No, sprawna jest niesamowita, ale ja w ogóle ten kobiecy tenis bardzo dobrze pamiętam, bo zaczęło się, jeśli chodzi o mnie, od pani Grzybowskiej, dobrze mówię. Później oczywiście była Marta Domachowska, później oczywiście Radwańska pani. Agnieszka. I teraz Świątek, więc... Czego nie lubisz najbardziej na świecie, ponad wszystko? Czego nie lubię? No. Ja nie wiem, że koperku, no bo to... Koperek jest zdrowy, ale nie... Ale o jedzenie może być? Nie, może o czegokolwiek. No, czego nie lubisz? Co ci się przychodzi do głowy? Nie lubię. Pierwsze skojarzenie. Wątróbki nie lubię. O, a wiesz, dużo żelaza, to jest zdrowe. Wiem, ale niestety i tranu, bo kiedyś rodzice, bardzo często piłem dużo tranu, jak byłem dzieckiem małym i tak mi już zostało, że nie lubię tego tranu. A dar natury, który chciałbyś posiąść? Taki, wiesz, zupełnie na dziś niedostępny dla ciebie. Pewnie... Chciałbym wiedzieć, co myślą inni. A, mieć taką przenikliwość, tak? Tak, tak. Ale tak. Ludzi takich, na których ci zależy, czy w ogóle idziesz ulicą, mówisz, ciekawe, co ten facet myśli. Kurczę, jakbym mógł, to bym w ogóle chciał wszystkich, ale jak nie da rady już wszystkich, to chociaż tych, co są mi bliscy, bo zawsze gdzieś tam jakieś wątpliwości. Chciałbym mieć dar przede wszystkim taki, żebym mógł pomagać komuś, zanim się takim supermenem być. O, to tak. Rozumiem.
No, taki... Chciałbyś latać. Chciałbym latać, ale wiedzieć już, że to się wcześniej wydarzy i żeby, że mogę to za pomóc po prostu, żeby więcej gdzieś tam pomocy nieść, bo no nie wiem, bo wydaje mi się, że niestety mam pewne atuty w swoim jako człowiek, ale mam też niedoskonałości i więcej dać światu albo... Ale komuś, kiedy mijesz na ulicy kiedy? Potrzebującego żebraka, przystaniesz, tak. Wrzucisz mu... Tak, może? Zdecydowanie. Nie mam dużą empatię, jeśli chodzi o nieszczęście ludzkie, o problemy ludzkie. Nie mam z tym... Sam wychowywałem się, nie byliśmy milionerami, bogatymi ludźmi, mieliśmy normalną rodzinę, więc borykaliśmy się i z problemami finansowymi, ale zawsze tata pracował i z mamą na to, żeby nie mieć dziury na... Wiesz, jak czytałem twoją biografię, to... To była szczęśliwa taka rodzina, gdzie dzieciaki szły wytyczoną drogą przez rodziców. Tak. Byłeś szczęśliwa w takim potocznym rozumieniu tego. Ja myślę, że tak, że jesteśmy szczęśliwą rodziną, ale też z wielkimi doświadczeniami, bo też tata musiał wyjeżdżać. Teściami, tak. Tata też musiał wyjeżdżać i bez nas i musiał pracować na nas, żeby przysyłać nam pieniądze, żebyśmy mieli życie, więc to było trudny okres, kiedy byliśmy bez ojca, tylko mama nas wychowywała. Tata był w Australii, przypomnę. Tata był w Australii, tata był w Kanadzie, później pojechał, więc generalnie musiał on nasz byt. To jest coś, co nas na samym końcu dzisiaj strasznie mocno złączyło. Wtedy była to rozłąka. Dzisiaj jesteśmy dzięki temu bardzo mocno scementowani. Jak poważnie, to poważnie. Ostatnie pytanie z tego kwestionariusza Prusta, bo robi się nudno. Jak chciałbyś umrzeć? Śmieję się zawsze, że na boisku bym chciał umrzeć. I strzelając karnego czy wolnego? Chciałbym umrzeć, kiedy... Jako trener. Kiedy najfajniej by było, jakbym mógł mieć taką możliwość i że to jest ostatni mój... Ostatnia moja minuta, to jak biegnę do trenera na walki i że ten dzień po prostu jest na nowo. Jezus Maria. I wtedy mogę już, i wtedy z takim fajnym sportowym na pewno bym chciał, a jeśli chodzi o prywatnie, to chciałbym być tak już na bardzo na poważnie, to chciałbym przede wszystkim w zgodzie z najbliższymi. Że nic nie zostawiam po sobie niezałatwionego. To naprawdę to jest moje marzenie. Kończymy ten kwestionariusz, ale nie kończymy rozmowy, więc kawka. Dobrze. Muszę cię dyscyplinować, żebyś wykrył kawy. Powiedz mi, twoja córa ile ma lat? 12. A, to za wcześnie. Tak. Za wcześnie mówiąc, czy wydałby się kiedyś za piłkarza? Nie. Ja też nie. Więc, jesteśmy tu razem. Nie ten świat. Panie Janusz, jakby pan zapytał mnie, nawet jakby ona miała dzisiaj 3 latka albo roczek, też bym tak samo odpowiedział. I mam nadzieję, że to się tak... A to zepsuty świat według ciebie, czy świat, który nie daje szczęścia rodzinie, który wiesz, no nie wiem, wystawia na próbę te biedne żony i dzieci? Tak jak już mówiłem, ja byłem i zawsze jestem lojalny wobec tego, z kim byłem. Uważam, że córka po prostu ma inne zainteresowania. Że tutaj by się nie dogadywała po prostu z piłkarzem w ten sposób, tak delikatnie wiesz, mówiąc. Nie miałbyś przy jakimś niedzielnym rozsole partnera do dyskusji. Nie, dziękuję bardzo. Co ty grałeś ostatnio? Panie Januszu, i pan widział, i ja widziałem. Mnóstwo widzieliśmy rzeczy. Nie. To są dobrzy ludzie, to są naprawdę bardzo często majętni, bardzo często z wielkim poczuciem humoru, otwarci, nonszalancy w takim dobrym znaczeniu. Wiele bardzo dobrych cech mają piłkarze, ale osobiście nie chciałbym, żeby moja córka miała. Słuchaj, wiesz, ostatnio wróćmy do twojego chyba następnego życia trenerskiego, czego ci życzę. Zbigniew Boniek tu powiedział w Meczykach, że nie widzi na przykład Łukasza Piszczka jako człowieka, który mozolnie jako trener awansuje do pierwszego tego, do głównej postaci, czyli do człowieka, który zarządza drużyną, klubem i tak dalej, i tak dalej. Masz w sobie coś takiego, czy byłbyś nawet, nie wiem, będę tu takim trenerem, tu trzecim, tu drugim, tu pierwszym, tu asystentem, tu doradcą i na końcu po 5 latach takiej praktyki powiem, dobra, biorę Lechię Gdańsk. Czy nie, przychodzę, biorę Lechię Gdańsk, mam swój pomysł. Oczywiście mam sztab rozbudowany z 12 osób, co na mnie jak u Piotrka Stokowca, ale powiedz mi, czy rzeczywiście tak byś to widział? Taka mozolna wspinaczka, czy... Chyba nie. Nazywam się Sebastian Mila, mam pomysł na klub.
bardziej tak bym chciał. Wiem, że to jest nierealne, wiem, że to jest trochę pycha, przeze mnie przechodzi i słusznie. Ale wiesz co, kiedyś powiedział właśnie jeden z bohaterów któregoś serialu, że nie, czyli właśnie słynny Soprano, Tony Soprano. Jeśli o czymś marzysz, jeśli czegoś bardzo chcesz, to kiedyś to przyjdzie do ciebie. Więc spokojnie. Słuchaj, Sebastian, ludzie, którzy tak sobie doradzą w mediach jak ty, którzy w tej przestrzeni publicznej sobie tak pływają jak po falach, to nie jest złe określenie. Ktoś się nimi zainteresuje, bo dzisiaj być trenerem to nie tylko człowiekiem, który wie wszystko o mikro i makrocyklach, który wiesz o czym, który nie jest z drugiej strony tylko i wyłącznie człowiekiem od PR-u, od budowania swojej pozycji na konferencjach prasowych, a to człowiek, który powinien to wszystko w sobie łączyć, bo tylko ma nazwisko, no i co? Strzelił gola Niemcom. Panie Januszu, świetny pan poruszył temat, jeśli chodzi o tym, jakim trenerem powinno się być albo się chce być. Ja w pracy swojej dyplomowej, o której pisałem, bardzo dużo zwróciłem uwagę na właśnie dużo zwróciłem, jak to się mówi? Że zwróciłem uwagę po prostu... Uwagę na coś. Na coś, tak. Nacisk położyłeś na coś. Położyłem nacisk na przede wszystkim na relacje pomiędzy trener, zawodnik. Bo uważam, że... Zarządzanie grupą, tak? Zarządzanie grupą. Absolutnie. Dlaczego na to? Bo przez wiele lat, kiedy byłem piłkarzem i jak widzę, czy jeździłem teraz na staże, dostrzegam to, co się dzieje pomiędzy trenerem a piłkarzami w ligach zagranicznych. Podowiadywałem się, też mi koledzy popowiadali byli, z którymi grałem w drużynie. Jedna rzecz, nic się. I możemy zastanawiać się nad najlepszym środkiem treningowym. Możemy się zastanowić nad najlepszymi piłkarzami, jakich możesz mieć w drużynie. Ale na samym końcu, jeżeli nie zbudujesz tej relacji, to ten piłkarz nigdy nie wejdzie na ten swój najlepszy poziom. Nigdy nie zrozumie tego treningu, tego środku do tego, żeby to wszystko funkcjonowało. Jednak trening klubowy, trening jest o tyle łatwy i trudny. Łatwy, bo dlatego, że na co dzień możesz pewne rzeczy reagować i poprawiać. Trudny dlatego, że cały czas jesteś ze sobą i te relacje są trudniej do zachowania. Więc w kadrze jeszcze inna praca. Nad tym się pochyliłem podczas pracy dyplomowej i tutaj będę się właśnie z tego bronił. Będziesz się z tego bronił, a potem bronił w życiu tak zwanym codziennym. A co, masz dyplom, biegasz do TVP, jesteś w meczykach, prawda? Dokładnie tak. Nagle dzwoni prezes poważnego klubu, Seba, chodź. To jest dobre pytanie. Co bym pierwsza, jak to się ładnie mówi, pierwsza ścieżka odśnieżania, to będzie to? Myślę, że chciałbym się jeszcze teraz nie, bo chcę jeszcze pójść na jeden kurs, który mam w głowie. Chciałbym jeszcze trochę podszlifować języki obce, żeby być kompletny. Nie muszę ci mówić, że większe pieniądze są w piłce niż w mediach. Chociaż niektórym się wydaje, że... Że odwrotnie jest. Że odwrotnie jest. No, tutaj tylko jest, wiesz, masz zawsze rację. Ekspert ma zawsze rację po meczu. To jest idealna robota. Ja uważam, że też mało jakby konsekwencje swoich słów... Z racji tego, że jest bardzo dużo różnego rodzaju mediów, to konsekwencje twoich słów nie są... Nie bierzesz odpowiedzialności za nie po prostu. No, zbyt wielkie. O tak, zbyt wielkie, o tak. I... Bo jednak budujesz swoją odpowiedzialność występami w telewizji, analizami. Dokładnie tak. Przy okazji wielkich meczów. Oj tak. I to jest coś takiego, co powinno być większy nacisk na to, co mówimy właśnie w mediach, bo dzięki temu... To, co pan powiedział, że dzięki temu jesteśmy bardziej wiarygodni, to na pewno, kiedy bierzemy odpowiedzialność za to, kiedy jesteśmy rozliczani po części za pewne sformułowania i uważam, że to akurat, jak się to polepszy, to z korzyścią dla nas. No dobrze, ale powiedz, masz sobie taki gen bezwzględności, żeby piłkarza, który dla ciebie zrobi tak bardzo na wielką imprezę, nie zabrać kiedyś? Nie oceniam. Może być to sprawiedliwe, musi to być sprawiedliwe, obiektywne, ale jest ta bezwzględność, prawda? Powiem, myślałem, że nie będę musiał tego mówić, ale panie Januszu, doprowadził pan do sytuacji, gdzie będę musiał zdradzić swoją rzecz, którą... Po to tu się spotkaliśmy. Tak. Dawaj. Jedna rzecz, którą mam, o której nie mówiłem i rzadko mówię, to jest ktoś, kto po prostu jest... zaszedł mi bardzo daleko za skórę, jest dla mnie skończone. Do samego końca. Do końca życia jest moim wrogiem. Nie ma odwrotu, po prostu. Nie wiem, czy to można, brzydko mówiąc, czy jestem mściwy. Ale dobrze mu nie życzysz. Nie. To człowiek z piłki?
Jest, tak, z piłki, tak. Więc mam coś takiego, że generalnie, jeżeli ktoś już przechodzi pewne granice, jest dla mnie wyautowany. Mhm. I tylko, że okej, jestem ściwy, w sensie do niego nie będę mu, nie życzę mu dobrze, nie, wie o tym doskonale on. I uważam, że to jest trochę na swoje usprawiedliwienie, że okej, jestem ściwy do takich ludzi, bardzo, i nie odpuszczę im do końca życia swoich, nie odpuszczę im. Po prostu dla mnie oni są skończeni i nie odpuszczę im. Jedynie co na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, to oni wiedzą o tym. Aha. Wiedzą o tym, że po prostu nie mogą na mnie liczyć. Czyli gra jest fair, gra jest... Jak to Mateusz Święcicki powiedział, wiesz, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy po prostu. Więc... A to z Wielkiego Szu akurat. A, z Wielkiego Szu, miał rację, miał rację. Tak. I to trochę jest tak, że on grał nie fair, ja teraz gram nie fair. Niech wygra lepszy po prostu. Nie chcę mieć z nim kontaktu. Jeżeli przytrafi się jakaś okazja, żeby mu haka podstawić, to mu to zrobię po prostu. Czyli jest twoja jakby zgoda taka wewnętrzna, że pójdziesz kiedyś na mniej wygodną posadę, na te takie życie z większym wyzwaniem, z większą trudnością niż opowiadanie o tym, dlaczego pojechali akcją lewą stroną, a obrońca nie cofnął się ze swoim skrzydłowym, co? Wiesz, do czego zmierzam. No, tak, ja uważam, tak, że u nas jest trochę nadprodukcja byłych piłkarzy, inteligentnych, oczytanych, z dobrą polszczyzną, którzy mówią o tym, jak jest piłka, a brakuje takiej nowej generacji trenerskiej. Ona jest, ona się ciągle gdzieś pojawia. No. Panie Januszu. Ale na pewno trudno, żeby nagle generacja, nie wiem, Barcelony 92 weszła całą jedenastką i obsadziła 11 klubów w ekstraklasie. Nie? No nie, ale myślę, że panie Januszu, problem nie jest tylko wygody tych byłych piłkarzy, którzy dzisiaj rozmawiają o futbolu albo mówią o futbolu. Bardziej problemem również jest to, czy oni mają miejsce, czy dla nich jest miejsce w klubach, czy dla nich ktoś znajduje te miejsce. Mówisz mi, jakby bardzo chcieli, prędzej dostaną tą robotę niż chłopak po AWF-ie, po szkole, nie wiem, w Białej Podlaskiej. Dobrze. Który tam, wiesz, ciężko dostać, tak, niż człowiek z twoim nazwiskiem na przykład, z reprezentantem Polski, medialny, lubiany, akceptowany. Panie Januszu, ale jaka to jest pozycja, jaka to jest rola w klubie? Mówmy o finansach. Jeżeli były reprezentant kraju miałby trenować juniorów, to dostanie 3000 zł. No tak, to jest śmiech. I to są realia na dzisiaj. Nie dziwmy się też byłym piłkarzom, że idą do telewizji, bo dostaną, czy do internetu. Nie dziwmy się, że chcą po prostu mieć spokojniejszą pracę, plus to, że będą więcej zarabiać. Ale nie wierzę, Sebastian, że usiądziesz naprzeciwko prezesa klubu i powiesz, mam dostać tyle, bo tyle już mam. Będzie to pierwsze twoje pytanie? Nie. To może przede wszystkim musi ci powiedzieć wizję tego, co masz robić, ty swój pomysł na to, co robić, a na końcu się rozmawia o pieniądzach. Tak jest w normalnych przedsiębiorstwach. Ale czy polski klub jest normalnym przedsiębiorstwem? Tam niedaleko twój, nie do końca. Niedaleko ciebie, co? Ja powiem tak, że ja bym chciał, żeby byli piłkarze pracowali w klubach. Bardzo bym chciał. To na pewno. Ale bym chciał, żeby ci byli piłkarze edukowali się, żebyśmy byli gotowi do swoich zajęć, bo wtedy to jest największy skarb. I wtedy naprawdę, bo u nas bardzo teraz jesteśmy zepchnięci na margines. Bardzo rzadko ktokolwiek chce nas słuchać albo wierzy w to, co mówimy. Bardziej jest teraz dziennikarz, który rzeczywiście ma tą wiedzę dużą, ogromną bym powiedział nawet i jest przygotowany dużo lepiej niż były piłkarz do wielu rzeczy, jeśli chodzi o media. Ale na samym końcu niestety nie wyplewisz tego, jeżeli będzie wyedukowany były piłkarz, to niestety najlepsze przygotowanie dziennikarza przegra z tym wyedukowanym. Absolutnie. Tym. I mówię to dlatego, żeby pokazać też, że jeżeli będziemy się edukować jako byli piłkarze, i mam nadzieję, że już teraz coraz więcej tego widzimy, będziemy wartością dodatnią nie tylko dla mediów, ale będziemy właśnie dla klubów w Ekstraklasie i wtedy być może też będą nas chętniej chcieli zatrudniać na lepsze stanowiska, za fajniejsze pieniądze. Być może wtedy też te kluby będą lepiej prosperować. Sebastian, na koniec wybiera się do Pragi na mecz? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze grafiku nie dostałem z Telewizji Polskiej. Jest ekscytacja? Jest. Jest ogromna, bo jestem ciekaw,
przede wszystkim powołań pierwszych. O, to wiadomo. One dużo powiedzą. No, albo po prostu przyjdą piłkarze, którzy byli wcześniej, więc mało nam to powie, jeśli chodzi o pomysł. Ale myślę, że jednak z dwie, trzy niespodzianki powinny być. Jako ten trener in spe, tuż przed dyplomem, czy po dyplomie, zależy jak na to patrzeć, nie robił chyba rewolucji, co? Zrobił. Poza tym, co trzeba, bo jeśli rzeczywiście mamy pomór w obronie... Panie Januszu, ja bym zrobił rewolucję, ale ta rewolucja może wyglądać różnie. Rewolucją jest na przykład zmienianie różnego ustawienia, ale rewolucją będzie można wymienienie jednego głośnego nazwiska choćby. A jednak. To jest już jakaś rewolucja. Jest sobie ten Jakobin, żeby tam trochę krwi popłynęło, co? Myślę, że doszliśmy do momentu, w którym trzeba wpuścić absolutnie... Kosztem. No. Chyba podzielam twoje zdanie, głośno nie mówię, no bo wiadomo, jak mówi Sebastian Mila, to tak będzie, co? Ale kosztem, ja uważam, że niestety, jak tak patrzę, a obejrzałem dobrze Mistrzostwa Świata i widzę, jak drużyny zaczęły funkcjonować różnego rodzaju, słabsze, gorsze od nas, jedno jest pewne, kosztem nawet tych eliminacji, niestety musimy wprowadzić coś nowego, w sensie świeżości. Być może na niektórych piłkarzy w tej reprezentacji, powołując ich, będziemy musieli czekać jeszcze rok, dwa, ale Sebastian, za chwilę to będzie. Tylko czy Fernando Santos o tym wie? Kurde, nie. Powiesz mu? Mam nadzieję, że pewne rzeczy dostrzega lepiej, na pewno jestem przekonany, że lepiej niż my. Lepiej to na pewno czyta. Podoba mi się to, że nie będzie mówienie, że on na pewno nie powie, że ma mało czasu, bo on to doskonale zna. Wiedział, w co wchodzi. On doskonale wie, jak ten czas sobie ustalić, więc to będzie piękne. To będzie fajnie go z boku poobserwować, my jako z mediów. Dlatego tak bardzo naciskam. Bardzo mówię głośno o tym, żeby jednak ktoś z tych asystentów, może nie Łukasz Piszczek, niech będzie ktoś inny, ktoś, kto nie będzie miał jakiegoś znaczącego zdania na czy tam wpływu na to, jak ten, będą treningi wyglądać, albo będzie trener się Santos nie będzie się go pytał, ale niech on to widzi od środka. No dobrze, ale to tak absolutnie na koniec. Jest telefon od Cezarego Kuleszy. No i co? Co pan robi, panie Sepku? Idziesz pan? Kurczę. No pewnie bym naprawdę się musiał zastanowić nad tym, nie? Bo jednak reprezentacja to reprezentacja. To jednak jest coś takiego. No, mi bardziej wypada na pewno być asystentem niż Łukaszowi Piszkowi. I ja się zgadzam z trenerem, z prezesem, a z trenerem też mogę powiedzieć Bąkiem, bo akurat byłem jego zawodnikiem. Ale Łukasz Piszczek będzie w przyszłości naszym trenerem reprezentacji. Ja w niego wierzę. Wiele osób to wiemy mówi. O tym. On jest świetny. Osobowość, przeszłość. Analityczny umysł. Ja mu bardzo mocno kibicuję. Na początku mówiłem, Łukasz Piszczek asystentem. W różnych programach krzyczałem. Tak ma być on. Kiedy podjął taką decyzję, otworzył mi oczy, że na to, że po co on ma być tym? On u Fernando Santosa pewne rzeczy by się dowiedział. On na pewno dodatkowo, ale on już się podowiadywał przez swoją karierę mnóstwo. Niech się dowie ktoś inny jednak. On nie potrzebuje tego, a Fernando Santos, z tego co tak widzę, nie będzie też korzystał zbytnio z tych asystentów, więc nie będzie potrzeba aż takich głośnych nazwisk, tylko kogoś, kto będzie chciał się tego nauczyć. Tak mówił Sebastian Mila. Panie Sepku, jak na pan, to na pan. Dziękujemy bardzo. Jeszcze to była wielka przyjemność. Człowiek, który odmienił losy przynajmniej polsko-niemieckich kontaktów w piłce nożnej, Sebastian Mila, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, Sebastian. Pozdrawiam serdecznie.